150 wolontariuszy weźmie udział w żonkilowej kweście. Inauguracja akcji wspomagającej dzieci osierocone i potrzebujące rehabilitacji odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Wałbrzyskie hospicjum będzie zbierać datki w zamian za kwiaty, które razem z dziećmi z wałbrzyskich szkół posadziło w październiku. Inauguracja akcji to podziękowanie dla wolontariuszy. Specjalnie dla nich odbyło się widowisko taneczne. Inauguracja rozpoczyna żonkilową kwestę, pierwszą żonkilową kwestę w Wałbrzychu. Dzieci z wałbrzyskich szkół, a bierze ich udział dzisiaj 150 wolontariuszy, będzie od dzisiejszego dnia do 8 kwietnia tego roku kwestowała na rzecz dzieci po zgonach rodziców oraz na dzieci, które potrzebują rehabilitacji. Jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu, Renata Wierzbicka, żonkil jest to kwiat nadziei na coś dobrego dla wszystkich chorych na chorobę nowotworową. W październiku sadziliśmy żonkile, a teraz na wiosnę je zrywamy i kwestujemy. Sprzedajemy. Każdy, kto będzie chciał, to wrzuci do puszki i otrzyma taką plakietkę w kształcie żonkila. To jest ta właśnie żonkilowa kwesta, która wspomoże nasze hospicjum i zbierze pieniądze na rehabilitację 40 dzieci, którymi od marca się opiekujemy. Żonkilowa kwesta potrwa do 8 kwietnia i zakończy się koncertem w Akwazdroju.